Cześć bajki. w tym odcinku bębenek z koła Bontrager, tak wygląda koło, mamy tutaj system Boost 148, to koło pochodzi z aluminiowego treka X Caliber, 4 czy 5 letnie jest bodajże, kółeczko, widzicie napis czy nie widzicie, o Bontrager tak wygląda po ściągnięciu, i będę wam pokazywał wszystko od końca, bo to ma największy sens. Wtedy zrozumiecie, jak to jest zbudowane i co można po drodze popsuć. A i model Kowi TLR. Tak wygląda, nierozebrany jeszcze do końca bębenek. Tutaj mamy zapadki. Mamy tutaj trzy pary zapadek, czyli tak oldschoolowo, nie za dużo ich jest. Ta część bębenka nachodzi na nie, tak by zapadki mogły sobie tutaj pracować. Fabrycznie Trek tutaj daje, czy Bontrager, czy ktokolwiek bardzo, bardzo mało smaru. Tu się szybko robi sucho, brzydko i hałaśliwie. W każdym razie, teraz ważna informacja dla Was, jeszcze mających całe koło kompletne. Tutaj mamy zewnętrzną nakrętkę, która, uwaga, przykręca się w lewo. Tak, w lewo. Jak stoicie od strony przerzutki, to tak ją przykręcam, czyli Wy będziecie odkręcać w prawo, co oczywiście wszystko zaraz Wam pokażę. Ta nakrętka natomiast idzie od wewnątrz piasty, też to Wam za moment pokażę i ona przykręca się w prawo. W prawo, czyli odkręca się w lewo. I to sobie zapamiętajcie, możecie sobie wracać do tego momentu filmu. W porządku. Mamy tutaj dwie bieżnie. O, widzicie, dokręcam. Mamy tutaj dwie bieżnie. Zewnętrzną. I wewnętrzną, dlatego jak widzicie, mam tam dwie grupy kulek. Nie mieszajcie tych kulek. Nawet jeżeli widzicie, a są tego, tego samego rozmiaru, macie policzone, dobra, wiadomo ile tu, ile tu. Nie mieszajcie kulki w czymkolwiek, w kołach, w piastach, w suportach, jeżeli macie rozbierane. One inaczej się często docierają, więc niech te kulki, które były na tej bieżni, tutaj wrócą. Podobnie te wrócą tutaj. To, są, to jest oczywiście jedna część bieżni. Druga część bieżni jest tutaj po stronie tej zewnętrznej części bębenka, czyli tutaj mamy tę część bieżni i tutaj mamy część do tej bieżni. Teraz rozkręcam to, przy, wy, wyczyszczę wszystko, przygotuję do nasmarowania i będziecie widzieć, jak to składam, co pomoże wam w rozkładaniu, a w opisie macie rozdziały, bo wy będziecie pewnie potem chcieli obejrzeć to od tyłu. Tutaj mamy dwie podkładki. Tutaj mamy uszczelkę. A tutaj mamy zapadki, które są utrzymywane na swoim miejscu, a jednocześnie są poruszane, wciskane przez tę sprężynkę czy taki pierścień. gotowe do czyszczenia. Wszystko wyczyszczone, tutaj nie ma żadnej filozofii większej, milion razy Wam pokazywałem czyszczenie różnych części, zresztą sami byście to sobie ogarnęli. Używałem kompresora z powietrzem, oczywiście odtłuszczacza w jakiejś benzynie ekstrakcyjnej, możecie to sobie umyć w słoiczku. Zaczynamy od zapadek. Zapadki mają dwie strony. Górna wygląda tak. Jak widzicie, ta szczelina z górnej strony przebiega przez całość zapadki, od dolnej strony tylko przez kawałek, więc łatwo rozpoznacie, że tę stronę macie widzieć. Do montażu zapadek używa się gęstego oleju albo smaru, ale ze smarem trzeba uważać. Zapadki mają swoje gniazda tutaj, ja już nałożyłem smar, bo mi się, bo mi się kamera nie włączyła. Tutaj i tutaj będziecie widzieć, że te miejsca są wytarte. Tutaj nie będziecie wkładać zapadki. Chcemy też, żeby ten pierścień poruszał się tutaj swobodnie. Teraz czyste zapadki trafiają na miejsce. Czas na pierścień. Upewniam się, że wszystko siedzi na miejscu. Tutaj akurat nie. Mm -hmm. No, i sprawdzamy, czy zapadki się swobodnie poruszają. Nakładam smar z zewnątrz i przygotowuję bieżnie podkulki. I teraz ważna informacja. Jeżeli wam się kulki rozsypały i nie wiecie, które idą do wewnętrznej strony, które idą na zewnętrzną stronę, po obu stronach idzie po 25 kulek. Jeżeli zgubiła wam się kulka, to podaję wam od razu 1/8 cala. Smar będzie nam ładnie trzymał kulki, one się mają do niego przykleić podczas montażu. I mocujemy kulki. O, to też dobry moment, żeby założyć uszczelkę, która dodatkowo nam przytrzyma kulki. Uwaga, zewnętrzna, czyli prawa napędowa strona bębenka, wewnętrzna strona to jest zewnętrzna strona, to jest wewnętrzna strona uszczelki, czyli ta warga idzie tak od środka. I uszczelka wchodzi tutaj w ten rowek. I liczymy do 25. By nie zapomnieć o tych dwóch podkładkach, nasmaruję je i włożę je teraz. Mhm. Jeszcze więcej smaru na kulki. Okej, okay. to jest nasza druga bieżnia razem z tą. O tutaj. Możecie sobie nasmarować tą i przykleić kulki tutaj, albo nasmarować tę i przykleić kulki tutaj. Potem delikatnie ją wkładając, nie wiem co Wam będzie wygodniejsze. Ja przykleję kulki od strony bębenka. Takie coś. I owszem, po włożeniu wszystkich kulek pozostaje nam mała przerwa pomiędzy nimi, nie próbujcie jej wypełnić 26 kulką, bo wtedy do drugiego łożyska będzie Wam brakowało jednej, czyli będziecie mieli 24. No i teraz ostrożnie, jeśli tamte kulki posmarowałem porządnie, prawdopodobnie tutaj już smaru nakładać nie trzeba, ale ja jeszcze trochę tu rzucę. To samo tutaj. Nie wiem, czy to jest konieczne, ale tu się dostało dużo wody, była rdza, więc wolę, żeby ten smar uszczelnił wszystko. A przy okazji wiem, że to nie jest za dużo dla tych zapadek. One będą ładnie pracowały. I teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. Upewnijcie się, że wszystkie kulki siedzą sobie na miejscu, siedzą sobie na tej bieżni i po tej stronie, i po tamtej stronie. Bo jeżeli teraz będziecie wkładać wszystko, jedna kulka Wam gdzieś zahaczy i nie pozwoli złożyć, wyciągniecie z powrotem tę zewnętrzną część bębenka i kulki już przyklejone Wam się powyciągają i wszystko będziecie robić od nowa. Naprawdę warto tu być dosyć dokładnym. I tutaj zakręcamy w lewo. Oh, yeah. No i jesteśmy gotowi z włożeniem bębenka już na swoje miejsce do piasty. A oto wspomniana nakrętka, która idzie od wewnątrz. I ta nakrętka wymaga imbusa 14 mm. Tutaj kręcę w prawo. Do tego jest potrzebny klucz. Tak wygląda klucz do ściągania bębenka. Jeżeli macie bardzo stary rower, bardzo podobny system, też te dwa wycięcia tutaj w tej nakrętce, oczywiście można spróbować to zrobić za pomocą młotka i przecinaka, a konkretnie młotka i śrubokręta, ale to tylko wtedy, kiedy już naprawdę nie warto kupować specjalnie klucza do jakiegoś tam starego bąbenka. Tutaj jak najbardziej tak i kręcimy w lewo. Ok, ponieważ ten bębenek był zastany, no głównie ta nakrętka, którą trzeba tymi dwoma bolcami przekręcić była zastana, musiałem użyć praski do łożysk. Zasada jest prosta, nie będę tego już nawet przykręcał, bo widzicie jak to działa. Za pomocą tej praski przytrzymałem sobie na miejscu mój klucz, dzięki czemu nie zyskakiwał mi, tylko mogłem wtedy użyć nastawnego i odkręcić nakrętkę. No, i teraz mamy dwa łożyska. Nie pomylicie ich, dlatego że jedno jest mniejsze o mniejszej średnicy, drugie większe. Mniejsze, przynajmniej tak było założone, z tą niebieską stroną na zewnątrz, po prawej stronie. Większe, pomarańczową stroną na zewnątrz, po lewej stronie. Tutaj od środka sporo wody dostawało się na wewnętrzną stronę łożyska i prawego, i lewego, dlatego tutaj troszeczkę smaru jeszcze dodamy. Zastanawialiście się pewnie, czy trzeba ściągnąć oba łożyska. No, na pewno trzeba ściągnąć to łożysko, żeby przełożyć klucz 14 mm, bo przez łożysko nie przechodzi. Co jest ogólnie kiepsko wymyślone, no bo trzeba niestety stukać wewnętrzną bieżnię, żeby je wyciągnąć. Zrobiłem to bardzo delikatnie, nic tutaj się nie wydarzyło, no ale nie jest to najlepiej przemyślane. Oba łożyska są włożone. jakie wyciągałem? Za pomocą takiego ściągacza, czyli wkładam to do łożyska, przekręcam tak, żeby mi się otworzyło fajnie od środka i wtedy BUM! Wystukuje. Można takie łożysko od wewnętrznej strony używając jakiegoś szpikulca, nie wiem, śrubokręta wystukać, ale jest duże ryzyko, że uderzycie w uszczelkę. Jeżeli łożysko planujecie wymieniać, wtedy można to tak delikatnie spróbować zrobić, ale Taki sprzęt jest do tego najlepszy. Od strony bębenka od razu skręcacie sobie dwoma siedemnastkami, tak żeby to było skontrowane. Uszczelka. Uszczelka. Podkładka. I nakrętka. Cisza, spokój. To nie jest głośny bębenek, on będzie troszeczkę głośniej cykał, jak ten smar się gdzieś tam już ułoży, powciska w różne miejsca, ale najważniejsze, że każda zapadka łapie.